Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj będziemy walczyć sobie z fizyką jądrową, a mianowicie będziemy liczyć sobie, ile energii zostanie wyzwolone w czasie takiej reakcji jądrowej. Wszystkie potrzebne masy cząstek i jądra mamy w tabelce i faktycznie jest tabelka z tymi masami jądra podanymi w kilogramach razy 10 do minus 27. Wracamy na to zawsze uwagę. Co musimy wiedzieć? Na pewno jest to reakcja egzoenergetyczna czyli w czasie jej tarfania wydziela się energia. Będziemy musieli sobie korzystać ze znanego wszystkim wzoru E, to się ma równa delta m kwadrat i co on oznacza? Jeżeli w wyniku procesu reakcji jest wydzielana energia, to w trakcie trafania tejże reakcji masa się zmniejsza. Zgodnie ze wzorem E to się ma równa delta m razy c kwadrat, delta m różnica mas, c prędkość światła, 3 razy 10 do 8 metra na sekundę. A zatem, jeżeli ta reakcja jest egzoenergetyczna, a wiemy, że taka jest, to masa po lewej stronie jest różna od masy po prawej stronie. No i teraz ktoś powie, Paweł, no przecież to jest niemożliwe. Jeżeli posumujemy sobie liczby atomowe, liczby masowe. To one po obu stronach są takie same. Tak? To oczywiście prawda, ale tutaj musimy wejść trochę głębiej i jeżeli skorzystamy sobie z tej tabelki, to okaże się, że masy po lewej i po prawej stronie wysumowane wcale nie są takie same. A zatem, jeżeli będziemy liczyć sobie delta m, to musimy od sumy mas cząstek po lewej stronie, Czyli tutaj mamy jeden neutron, a zatem masa neutronu plus masa jądra uranu. Odjąć masy wszystkiego, co jest po prawej stronie. Czyli będzie to masa senonu plus masa strontu plus dwie masy neutronu. Ok, no to teraz podstawialibyśmy sobie liczby. Korzystamy oczywiście tutaj cały czas z tabelki. Czyli masa neutronu 1,6749 plus masa uranu 390,2158.

do tego dorzucamy dwa neutrony, 1, 6, 7, 4, 9. Tutaj oczywiście jest przecinek, ten nawias razy 10 do minus 27 kg. Jeżeli wykonamy sobie te działania, to otrzymamy 0,2813 kilograma razy dziesięć do minus dwudziestej siódmej może to trochę dziwnie wygląda więc zapiszmy to w notacji wykładniczej dwa przecinek razy 10 do minus dwudziestej kilograma tutaj pomnożyłem tutaj podzieliłem więc powinno być oczywiście do minus 28. Poprawiamy sobie. I teraz, by policzyć energię uzyskaną z jednego takiego rozpadu, mnożymy sobie ten deficyt masy, czyli różnicę mas pomiędzy lewą i prawą stroną, przez c kwadrat. Tutaj oczywiście jest znak mnożenia. A zatem, nasza energia. Obliczona oczywiście w dżulach to będzie 2,813 razy 10 do minus 28 kg razy 3 razy 10 do 8 metra na sekundę. Ponieważ tyle właśnie w przybliżeniu wynosi prędkość światła i to podniesione do drugiej potęgi. Drogi widzu, podstawienie tutaj liczb. I dokończenie obliczeń pozostawiam już Tobie. Jednostką oczywiście będzie JULL. Do zobaczenia w kolejnych filmach, w kolejnych produkcjach.